Witamy sprinterzykom, jest z nami Klaudia Siciarz, nowa rekordzistka Europy Juniorek, nowa rekordzistka Polski Juniorek z wynikiem 8.17 w biegu na 60 metrów przez Płotki. No i opowiedz nam coś o tym biegu z Copernicus Cup, bo tam padł ten rekord. Bieg był wyjątkowo wyrównany, dziewczyny rzeczywiście dały czadu. Ja idąc za, nie wiem jak to powiedzieć, próbowała mi dorównać kroku, więc wiadomo, że ten bieg był szybszy niż na moim poziomie, w sensie juniorek w Polsce. Co mam tu więcej powiedzieć? Po prostu pobiegłam. Czułeś, że idziesz na rekord? Jak to wyglądało w ogóle przed całymi zawodami? Znaczy, przed samymi zawodami nie było jakiejś specjalnej mocy. Nie wiedziałam, która przebiegłam na metę, byłam kompletnie zdezorientowana, jak zobaczyłam wynik i przede wszystkim, że jestem tutaj przed znakomitą płotkarką Karoliną Kołeczek. Było to dla mnie po prostu zaskoczenie. Jesteś równie mocna w biegu płaskim, 60 metrów, tam też masz doskonałą życiówkę. Jak miałbyś tak scharakteryzować swój wynik na 60 metrów przez Płotki, a 60 metrów płaskie, co ma dla Ciebie większą wartość, jeżeli chodzi o, albo może wartość, gdzie jesteś bardziej zaskoczona? Dla mnie większą wartość zawsze miały Płotki, tutaj to jest bezkonkurencyjne. Nie przekłada się to po prostu, jestem wysoką osobą, więc 60 metrów po prostu nie, uważam, że to nie jest dla mnie. Tak, no widać, że jest ten wolniejszy start, natomiast potem krokiem... Jeżeli chodzi o bieg płotkarski, nie biegam tak jak wszystkie płotkarki na 8 kroków do biegu, tylko na 7 i muszę po prostu pociągnąć te kroki daleko. A potem między płotkami ile to jest kroków? 3. I tak, a jeżeli chodzi o dystans 100 metrów przez Płotki, ile tam jest na dobiegu, a ile w fazie między? 7 i 3. No dobra, tutaj takie niuanse ciekawe. Powiedz nam jeszcze na koniec o celach na ten sezon letni. Ja nie będę tutaj nic ciekawego mówić, po prostu nie chcę zapeszać. Ile razy mówiłam, tyle razy nie wychodziło. Tym razem to już zostaje tylko dla mnie. Tylko tyle, że na hali planuję startować jeszcze na seniorach i to by było tyle. To w takim razie życzymy rekordów, po prostu rekordów. Dzięki.